Michał Rej, licencjonowany kierowca rajdowy. Wicemistrz Polski z 1995 roku. Instruktor technik doskonalenia jazdy. Instruktor Malbork Adventure Team. Podróżnik oraz wideobloger. Od dwóch dekad organizuje wyprawy terenowe po całym świecie. Syberię przejechał wzdłuż i wszerz. Ponadto prowadził ekspedycje na Islandię, do Australii, Azji Centralnej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Kocha przyrodę i uwielbia mierzyć się z trudnymi warunkami terenowymi z dala od cywilizacji. W 2018 roku postanowił podejść do wyprawy zupełnie inaczej. Wielokrotnie odwiedzając Rosję i Azję Centralną, napotkał lub słyszał o wielu miejscach powiązanych z polską historią. W setną rocznicę odzyskania niepodległości postanowił złożyć hołd Polakom, którym nie było dane przeżyć swojego życia w spokoju na terenie ojczyzny, a także odwiedzić i porozmawiać z ich potomkami. Z deszczowej Karelii ekspedycja Polski poza Polską udaje się na południe, w stronę Katynia i Smoleńska. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dotrze na miejsce akurat w Dniu Święta Wojska Polskiego i będzie mogła uczestniczyć w wieczornej celebracji. W ciągu dnia zaplanowane zostało także spotkanie z panią konsul Joanną Strzelczyk. Rajd katyński, motocyklowy z całej Polski. W Dniu Święta Wojska Polskiego dotarł do Katynia, do Memoriału Katyńskiego. Dzisiaj będzie wieczorem odprawiana msza z pochodniami. No, motocykliści widać godnie to wszystko tutaj upamiętniają. Ja dużo czasu spędziłem na wyjazdach w Rosji, tylko dalekiej Rosji. Podstawowo Syberia cała. Oj, zazdroszczę. Także. Zresztą tam bardzo sympatycznie, zawsze na bardzo sympatycznych konsulów trafiałem w Irkutsku. Teraz też jedziemy do Wierszyny. To jest jedno z naszych, może nie ostatnich, miejsc. Chcę też odwiedzić takie dwa miejsca, które są dużo mniej znane, nie tak turystyczne, czyli miasteczko, to gdzie mieszkają, to się sami przedstawiają, polscy Mazurzy. Tak. Jeszcze jest jedna ciekawostka, którą odszukałem, przeglądając dokumenty w archiwach niemieckich. Niedaleko stąd jest miejscowość Krasny Bor. Stalin zaczął tam budować podziemne centrum dowodzenia jednego z ugrupowań armijnych. Stąd ta mega zaciekła walka o Smoleńsk, praktycznie taka do ostatniej krwi z rozkazu Stalina. Chodziło o podziemne, olbrzymie podziemne instalacje. Niemcy to zdobyli i rozbudowali te instalacje. I w czasie tej budowy zginęło też mnóstwo Polaków. O czym w ogóle nie ma u nas, się nie mówi. Polaków smoleńskich? Różnych. Tak? 19.30 ma być to z pochodniami. Poza mogiłami zbiorowymi tutaj są dwa groby należące do dwóch zamordowanych tutaj generałów. Generała Smorawińskiego i Bohaterowicza. Cześć ich pamięci. Taka rzecz, która najbardziej dziwi tutaj w Katyniu, to jest zupełne pomieszanie przez gospodarza, czyli przez Rosjan pewnych rzeczy. Po najeździe na Polskę zginęło tutaj, zostało zamordowanych. W większości strzałami w tył głowy cały kwiat Kresów Wschodnich. Oficerowie Wojska Polskiego, oficerowie policji, urzędnicy. Po czym przed wejściem umieszcza się tablicę o wojnie sowiecko-polskiej 1919-1921. Po co, dlaczego i na co? Niech sobie wszyscy odpowiedzą sami. Typ wagonu, jakim między innymi wieziono tutaj jeńców na śmierć. Ten przedstawiony tutaj jest oczywiście wyposażony w leżanki, prawie że pierwsza klasa. Natomiast w
czasie wojny nie było czegoś takiego, że wagony były dla więźniów z pryczami, tylko jak szło. Większość to były bydlęce. Takie pewno też się zdarzały, tego nie można założyć, że nie. Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Pogoda nie rozpieszcza i ponownie przynosi deszcz. Z wyprawą skontaktował się poznany w ciągu dnia Marek, uczestnik rajdu katyńskiego. Zapowiadają się długie, nocne rozmowy. Ja myślę, że taki był zamysł pomysłodawcy nieżyjącego już Wiktora Węgrzyna, czyli pokazanie tej więzi z Polską, tego przypomnienia, że tam, gdzie ten rajd katyński jest, będzie, jeździ, to była Polska. To była Polska. To jest też takie wsparcie dla Polonii, dla ludzi, dla Polaków, którzy no, tam mieszkają, tam żyją, że my o nich pamiętamy. Nazajutrz ekspedycja rusza w poszukiwaniu podziemnego kompleksu, który powstał w czasie II wojny światowej, najpierw wysiłkiem Sowietów, a po zdobyciu Smoleńska armii nazistowskiej. Podobno sam Hitler odwiedzał kompleks dwukrotnie. Szukamy miejsca, gdzie jest wejście do podziemi, do kwatery Hitlera. Miejscowość nazywa się Krasny Bor. Tu jest ośrodek, zakaz wjazdu, że jest transporta, ale brama otwarta. To jest jakaś leśna szkoła, tak było napisane, czyli jakieś takie miejsce dla kolonii chyba. Zdrasfujte. Gdzie my znajdziemy bunkier Hitlera? To GPS i gawarit, Google, to tam prosto. I po drodze. Aha, Po drodze. I w lewo będzie zrazu tam. Nie pierwsze, a czuć dalsze. Okej. I w lewo, i tam będzie punkt. Super, bardzo dziękuję. To się jest, ale na kłódkę zamknięte. Ale tylko tak pro forma. O. Wydaje nam się, że to powinno gdzieś tutaj być, w tych okolicach. No, z pół kilometra przeszliśmy. Komary nas dziabią. Po prostu dramat. No ale chcemy to zobaczyć. Szukamy. Widzimy linię kolejową, a z tych podziemi miało być przejście do w kierunku Dniepra pod linią kolejową. Także to powinno... Coraz bliżej jesteśmy. I mamy bunkier Hitlera, po lewej. Tam majaczy między drzewami. I przed nami zabetonowane wejście do podziemnego kompleksu w Krasnej Borze. Na 19 hektarach cała ta
budowla się rozciąga pod ziemią. Jest to gigantyczne. Podobno w tej chwili jest to dalej czynny obiekt, a wejście jest po drugiej stronie drogi, jakbyśmy przyjechali z jednostki wojskowej. Tam jest druga linia kolejowa, są dwie linie kolejowe, jedna po jednej stronie tego obiektu, druga po drugiej. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu elegancko zaspawane. Widać, było dobrze. Widać, że ten bunkier nie ma konstrukcji tak naprawdę obronnej żadnej. Tu nie była żadna kaponiera, to nic po prostu. Także to jest typowy czapka nad czymś, co jest tam głęboko pod ziemią. Podobno jest to 27 metrów. Zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. No, za dużo tutaj nie możemy. Wejście, miejsce na łącznicę telefoniczną do wyprowadzenia kabli. Tutaj framuga. Framuga, typowa framuga dla drzwi gazoszczelnych. Podwójne, grube zawiasy. Podwójnie na uszczelkę, czyli to jest, był obiekt typowo i to jest dość rzadką rzeczą w tego typu budowlach. Te drzwi były ryglowane tutaj od tyłu, nie tylko po środku, ale jeszcze były dodatkowe ryglowanie od tyłu. Wchodzimy, jest przejście. Malutkie. Kolejne drzwi, już nie gazoszczelne były. I to było zejście do podziemi lub nie zejście, a kanał technologiczny, bo nie wiadomo, w którym dokładnie z tych trzech punktów tutaj było przejście. No tutaj ktoś próbował kopać, rozbijali beton, że to było zalane betonem, to było to zalane dużo głębiej i stąd. Będzie była kolejna warstwa, bo zbrojenie pod spodem. Także tutaj no, mało można zobaczyć. Dziwna konstrukcja tego bunkra. Natomiast to samo, co tam przy kanalizacji. To ma 70 lat. Ledwo jest muśnięte rzą. Czyli jakoś stali typowa dla Niemców. Między 6 lipca a 5 sierpnia 1941 roku tutaj toczyła się zawzięta bitwa. Jedna z większych bitw operacji Barbarossa. Niemcy po miesiącu szturmu pojmali 300 tysięcy jeńców. Czy ten obiekt, to co jest pod ziemią, spowodowało taką heroiczną obronę? Jest to możliwe. Hitler nie miał daleko od wejścia do podziemi, do miejsca, gdzie stał jego pociąg, może 30 metrów. Wyprawa oddała także hołd polskiej elicie, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy blisko pomnika katastrofy smoleńskiej. Taka ciekawostka. Za nami napis, że uwaga, że jest ograniczone wejście i teoretycznie trzeba by dzwonić pod numer telefonu, żeby uzyskać zgodę na to, żeby wejść do zobaczyć pomnik. No to jest lekko dziwne, ale bez zgody idziemy. To jest ironia losu, że polscy oficjele i rodziny ofiar katyńskich, lecąc odwiedzić groby swoich zmarłych, zginęły tak blisko nich. Zbrodnia katyńska, kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, w ramach której wiosną 1940 roku rozstrzelanych zostało co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią do dziś nie zostało wyjaśnionych.